Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 na modyfikacji Convergence. Zbliżamy się powoli, w sumie nawet szybko, do końca już tej modyfikacji i też zarazem do końca tej serii. Ale nie martwcie się, ponieważ niedługo już rozpocznie się nie tylko Elden Ring, to już za niecały miesiąc, ale też oczywiście w momencie jak oglądacie na YouTubie, bo na streamie to jeszcze miesiąc plus jeden dzień. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład też kolejne takie serie YouTube'owe, no to pewnie zdążymy jeszcze ograć sobie demko, mam przynajmniej taką nadzieję, modyfikacji Nightfall do Dark Souls 1. To jest taka modyfikacja, która jest dość podobna do tego, co tutaj mamy, a także do Dark Souls. Z tym, że w sensie chodzi o to, że tam są nowi bossowie, są nowe questy, zmiany w lokacjach i tak dalej, przynajmniej z tego, co czytałem. No i plus jest taki, jeżeli chodzi o tę taką zapowiedź, że no mamy się tam doczekać takiego bardziej rozwinięcia fabularnego, to znaczy dostać mamy Dark Souls 1 takie, jakim miało w domyśle być. Trochę smutne, że to wprowadza modyfikacja, a nie po prostu taka... A nie jest taka gra po prostu sama w sobie. No ale cóż. O Boże. Szaniłem. Znaczy w sumie tam by przeżył nawet. Tam trzeba było pójść. No ale jakoś to będzie. Cześć Borowiczek, witam serdecznie. Dziś wypisałem urlop na koniec lutego. Dyrekcja zaplanuje. Głupio było się przyznać, że będę grać w Elden Ring. No, powiem szczerze. Jest to urlop wypoczynkowy, który należy ci się i nie ma myślę, co nawet tłumaczyć pewnych pojęć, bo to by, myślę, że mogłabyś stracić w oczach po prostu, nie? Wśród niektórych osób. Bierze urlop na grę? Co jest? To po mnie tak. Tak, niektórzy by pomyśleli. Także zgaduję, że pewnie było coś w stylu a, na wyjazd poproszę, na wyjazd jakiś. Sprawy rodzinne. Coś. Dokładnie tak. To potem pamiętaj, że był jakiś wyjazd, jak wrócisz do pracy, bo będzie pytanie, jak tam wyjazd? Kurde, myślałem, że tak damy radę przeraszować. O Boże, dobra, musimy tam pójść. Można i tak odejść. W sumie nie wiem, czy preorderować Elden Ring, mam obawy, że na PS4 może nie chodzić za dobrze. Manafaj, powiedz mi, jaki jest sens robić preordera, jak możesz kupić sobie grę na premierę i już będziesz wiedział, jak chodzi. A i tak kupisz na premierę nawet o północy i już będziesz miał wszystko dobrze. Znaczy, ma to sens, jeżeli chcesz sobie zrobić preload gry. Na przykład, bo chcesz równo północ zacząć grać, okej, ale jak fizycznie kupujesz, no to w ogóle nie ma sensu, myślę, bo szybciej sobie nawet cyfrowo grasz. Chyba, że chcesz pudełka mieć, nie? No ale to i tak nie możesz wstrzymać. A wiadomo jak tam z FPS-ami ma być, jeżeli chodzi o PS4. Może teraz muszę pójść po te dusze i się cofnąć. Co to było? Czemu to cię podpaliło? Co ty robisz? To było coś takiego? Nie pamiętam. No nie wiesz, że na sam koniec na hita byłeś! Kurde no! Było takie coś tutaj? Chyba było, tak mi się wydaje. Było. Upierdliwy jest ten fragment, nie? Biegnę, bo zapomniałem drogi, a ten... A z duszy zostały już w takim miejscu, że musiałem powiedzieć. A tam dalej już nie pamiętam jak się biegło, czy po schodach, czy tam w prawo? Nie wiem, w sumie. Żadnej drabiny nie potrzebuję. Chyba. Easy. Nigdzie się nie spadało, się go zabijało tutaj. Wow, koleś. Chłopie, gdzie ty biegniesz, jak może go zasnajpić? I spokój. A teraz plot twist ożywa i zabija mnie i teraz tam 100 tysięcy dusz. Dobra, co poumierałem to moje, nie? Dobra, sprawdźmy teraz ten obszar trochę. Tutaj była drabina. Albo można było przejść tu. Tutaj tylko skarb czekał na mnie. Święte relikwie jakieś. Zaraz. Jaszczurka? Nie wiem gdzie. Gdzieś słyszałem jaszczurkę. Tutaj jesteś. Aż z takiego obszaru ją złapało? Z takiego dystansu? Dziwne w sumie. Czy albo drabina, bo się skakiwało. Dobra, teraz już pamiętam. Cześć Tom, witaj. Siemano. Co się dzieje? W sensie, że co? Tu coś jeszcze jest. Jezus Mario, co się stało? Hrabia! A Default jeszcze zasubskrybował, można powiedzieć, w pewnym sensie na Patronite. Bardzo dziękuję za dołączenie do tego grona patronów. Postaram się od razu odpisać po tym streamie. W ciągu, myślę, godzinki powinieneś tam na spokojnie zobaczyć maila. Pewnie tylko skoczę coś zjeść i od razu siądę do tego. Nic się nie dzieje, od inne skarby. No, tu sporo tych skarbów jest pozmiennych, ale w DLC właśnie mało jest tych zmian. Boże, paskudne teksturę. Hrabio, naprawdę wielkie dzięki. Chyba już wszędzie jestem. Myślę, że tak. Jest coś takiego jak wspieranie na YouTubie, ale tego szczerze nie polecam. Szkoda. Boże, on jest ubiorny. Like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. One only the fear. Many of us are by ice. Behold. Steamer nie poleca dawać mu kasę. No bo wow, dziadu. Bez sensu. Które DLC wolę? Zdecydowanie drugie. Do Dark Souls 3, jeżeli pytasz, to tak, drugie. Co to była jakaś taka opóźniona reakcja z tym wyskokiem? Trochę nie pykło im coś. Dobra, pięknie. Na razie nie widzę zmian, poza tam wiadomo skarbem czy coś, ale jakby co, to mówcie, może coś wy wyłapiecie, czego ja nie wyłapię w tym dodatku. Tak też staram się trochę szybciej przez niego przejść, żeby, wiecie, no jak to nie ma jakichś wielkich zmian, no to po co tutaj, nie wiadomo jak... Oho! Hello there! I didn't expect you to show up, although maybe I did. Ugo, dzięki za 53 miesiące wsparcia, stary. Twój komputer został zhakowany przez najeźdźcę Ugo Bororo. Ugo Boro? Uroboro było w rezydencie. Bardzo dziękuję, Ugo. W ogóle też doceniam to, że mi przekazałeś to info, bo kto wie, może jeszcze przez parę godzin bym się wtedy mógł nadziać na taki problem. No powiem, że to jest trochę kuriozalna sytuacja, że takie coś się pojawiło i też ciekawe, że dopiero po takim czasie ktoś to w ogóle wyczaił. Znaczy, ja nie wierzę, że tyle to zajęło, żeby ktoś to wyczaił, tylko pewnie to faktycznie ktoś tam może i stosował na jakąś mniejszą skalę, kto wie, ale no... Późno to wyszło. Ale dobrze, że i tak nie 5 dni przed premierą Elden Ring, bo byłby przypał, nie? Gdyby online było wyłączone w grze na premierę. Pytanie, czy tam jeszcze jakichś kwiatków nie będzie na przykład. Czemu mobilnie są droższe suby? Nie rozumiem tego w ogóle. Cześć Kaira, dzień dobry, jak cię dawno nie widziałem, co się działo? U mnie wszystko dobrze, chociaż nie wiem w co ręce włożyć czasami, ale jest wszystko git. Byle do lipca przeżyć. Albo w premierze, no to jeszcze gorzej było. Zdjęli, co olałem? Sorry, nie widziałem. Czasem tu wpadam, jak tylko mam czas. I doceniam to bardzo. No, ostatnio właśnie ja mam troszkę mniej też czasu, ale no, dlatego, że finalizuję na szczęście w ciągu najbliższych 5 miesięcy mój etap edukacyjny i będę mógł się tylko już na streamach, YouTubie i pracy skupić. Plus siłowni i życiu. No ale będzie mniej obowiązek dość duży. Nie wiem jak to Bloodborne Remake w ogóle się ma instalować, czy ja tam w normalnej konsoli takie coś ogarnę. Gale będzie fajny. Czekam. Whip Specialist, nowa. Nie dwuznacznie. Czy coś z niego wleci po czasie? Nope. No dobra. A co u ciebie, Kaira? Bo nie powiedziałaś. Boże, nie napiszę tego dźwięku. Dużo było irytujących mechanik i przeciwników w tym DLC w sumie. Ci, anioły, te olbrzymy, bezgłowe, co mają taką, wiecie, otchłań zamiast łba. A, to nawet nie widziałem, Kaira, to mnie zaskoczyłaś. Takie coś tam tak wygląda. Tak to zrobili. Z tego miejsca, no ciągle, kurde, skądś dostajesz obrażenia, nie? Wyobrażam sobie, że na jakimś no-hitranie to w ogóle musi być irytujące. Jak zapomnisz o którym, to już koniec. No nie wierzę! Ostatni rycerz miasta pierścienia mnie zabił. Fuck! Dobra, przejdziemy to. Masakra. A nie wspominam, wiesz, Gerwant? Jakoś tak. To już jest ta strefa prywatności, na jaką nie wchodzę czasami. Niektórzy wiedzą. Jemu go. Streamelements ma czasami wylew. Czasem resetuje się sesja, nie wiem czemu. Jakieś takie dziwne to jest, wiesz? Spoko, dzięki za zrozumienie, Gerwant. Znaczy... Nie jest to jakiś taki tam... Wiesz... Tajemny, ale... Po co w sumie, nie? Czy oni mnie tutaj będą widzieć? Speak thee the name of God, thine own God, if thou canst. Ah, then thou perhaps his wife. I am fitly. Pracuję sobie niedługo, zaczynam swój mały biznes, tworzenie masek na zamówienie, maski z gier i z filmów, bo mam tego talent. Super sprawa! Ta maska Giant Deada? O Boże. Jezus Maria, 6500 obrażeń, czaicie to? Co chłop z chłopem zrobił? To za drabina zawsze tam była? Chyba nie właśnie. Nie kojarzę jej. Właśnie się nawet zdziwiłem, że ona tam jest. Że jest jakaś zmiana, słuchajcie. Drobna? Czy nie? A, to 100 mil. Nie! Nie, dodaliście tutaj anioła. Po co? Tak, Kaira, jak najbardziej. Śmiało. Tylko moderator jakiś ci musi dać permita. Gdzie tu jest kurde anioł? A sędzia, dobra, Jezu, racja. Rację przecież. Tak, kawałek już przebrnęliśmy tej drogi. Już się minęli trochę. Cześć, Drakajen. Drakajen, przepraszam. Super info ma na faj. Najważniejsze. Wszystko dobrze skończyło. Ciekawe. Czy tam drabinę dali? W sumie sporym ułatwieniem. Ale akcja, słuchajcie, niczym asasyn po prostu w Soulsach. Czajcie to? Ah, hello. I knew you would come. Drakajen, dziękuję ci bardzo za subskrypcję. Nie tylko witam na live, ale i dziękuję za tego suba. Witam w gronie subskrybentów po raz pierwszy. Pamiętaj, że masz do dyspozycji naprawdę sporo emotikonek i możesz z nich korzystać na każdym kanale, na całym Twitchu. Także rób to śmiało. Ej, patrz, jest subów 1, odetkało się. Także twój słup się naliczył. Wcześniej nawet 3 były? Serio? Ja nie wiem jak to kurde liczę. W takim razie. A ty tam jesteś. Przedbijmy go sobie. O właśnie. Masz kurde kijem! Boże, dobra. Troszkę za dużo życia, żeby tak świrować. Coś tu jeszcze będzie. Ja jestem w offline, także się nie boję jakichś tutaj ludzi, którzy chcą mi złe rzeczy zrobić ze sprzętem. Na live'a wreszcie udało mi się trafić na YouTube od ponad 3 lat, w końcu przyszła na to pora. O kurcze, no to czekaj, to byłeś już po premierze Dark Souls 3, nie? Co ja gadam? Dark Souls 3 to 17 rok, o Jezus Maria. To z jakiej serii wpadłeś? Jaką serią trafiłeś na mój kanał? W sumie nie musiała być nowa seria, nie? Tak z ciekawości zapytam. W tym razie możemy zmienić absurdalną ilość grudek tu na coś bardziej różnorodnego. Wiesz co, jest też trochę tam tych nowych jakichś kamieni na przykład, czy przedmiotów. No ale fakt faktem... mogliby. Gień. Oni pośmiertnie też nam nabijają? Klątwę? Nie. Okej, czyli śmierć to jest rozwiązanie dla nich. Cześć Mirgatsu, dzień dobry. Ciekawe, czy ognisko zaraz będzie. Tutaj by się bardzo przydało. Szczerze mówiąc. Dość długo jest bez ogniska w tym miejscu. To wejście do DLC jest ciężkie, kurczę no. Potem jest nieco lepiej, jeżeli chodzi o ogniska. A czy o poziom trudności? To kwestia dyskusyjna. Szczerze, z serią Dark Souls 1 grywałem wtedy pierwszy raz i gdzieś odkryłem, więc szukam polskiego let's play na YouTube, no i się zasiedziałem. O kurcze! A pamiętasz, która to była? Taka, nie wiem, czarodziejem, wojownikiem, czy co? Szczerze, jak ktoś chce być z was na bieżąco ze streamami, to naprawdę gorąco zachęcam, żeby wpaść na Discord. To jest najlepsze miejsce, totalnie top 1, żeby być na bieżąco. Jak ktoś nie chce, nie lubi Discorda, to albo chce być jeszcze gdzie indziej, to zapraszam na Instagram. To jest drugie miejsce, na którym warto być. Ewentualnie też fanpage lub, wiecie, Twitter czy YouTube, ale tam to rzadziej, nie spamuję wszędzie o tym, że coś jest. Główne źródło komunikacji to Discord i Insta. Definitywnie. Dark Souls 3 wojownikiem, o kurde. Jedna z moich ulubionych serii, jak tak mam być szczery i z nich jestem najbardziej jakoś tak dumny. Czemu ty masz aż tyle życia? Kurde, 2000 ponad? Tam ktoś sterczy, widzicie? Jester Prod. O, tutaj. Do mnie. Boże, ten sędzia Algo tam w tle łażący. Trochę piorne. Trochę późno, ale jak pójdziemy w tym odcinku? Cytat. Szybko i po bólu. czempiona. Ci się śmieszni. Było kiedyś coś takiego, jak się nazywało, nie wiem, Beyblade? Jakoś tak? To pamiętam, to... Wiecie, pozdro dla kumatych i te sprawy. Muszę kiedyś ponownie dołączyć do gry na subków. Na pewno zachęcam. One met the dark with learning, but in the end learned his knowledge was wanting. The world began without knowledge, and without knowledge will it end. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. One poor girl slew her own kin, but even so was embraced, enveloped by the abyss. Ah, hello. I knew you would come. Just call it intuition. No proszę, tutaj Miro zrobił. Widzisz, Kaira, od razu i masz suba. Miro już prezentuje 5. suba na moim kanale. Bardzo dziękuję, Miro. No, Kaira na pewno go nie zmarnuje, także to jest dobry wybór. Po co czekać? Dokładnie. Wielkie dzięki. Puszczę. Tego się nie spodziewałem. O! To jest to rozwiązanie, słuchajcie. Okej, on też gra nieczysto. Fajna animacja. Tak to podsumuję, no. O nie! Pewnie jaszczurka z niepotrzebnymi materiałami dla mnie, ale zabiję ją! Muszę ją zabić, nie możesz mi uciec. To sprawa honoru bardziej już w sumie. Powiem wam szczerze, kurde, mam ochotę na Demon's Soulsy ostatnio. W sensie ten remake, ale nie ma czasu już. Przed premierą Eldena. Demon's Souls też cenę trzyma, nie? Mam wrażenie, na PS5. Non-stop, no. Kurde, ostatnio sprawdzałem. Tak, wiadomo, co mi się tam przewinie. Jakaś strona, to te Demon's Soulsy mi się pojawiają, bo tam algorytmy działają, ale... Kurde, no. Ostatnio sprawdzałem i mówię, co jest? Jeszcze tyle kosztuje? Tak, Ragnar, była taka koncepcja, były takie próby, ale uznałem, że to nie ma totalnie sensu i to też z wami na streamie, bo za dużo nauki by to zajęło i za dużo czasu wymagało i byłoby to nudne, bo bym wtórne streamy robił straszliwie po prostu przez horrendalne ilości czasu, a aż na tyle tej gry nie znałem, więc to się porwałem z motyką na słońce, przyznam, tamto wyzwanie mnie przerosło, natomiast możliwe, że jakieś do niego sobie wrócimy jakoś, nie? No, w chwili obecnej nie ma sensu, moim zdaniem, żadnego. I też oryginalne Demon's Souls było zbagowane często, jeżeli chodzi o hity. Gdzie ja jestem w ogóle? Czy tutaj była ta drabina? Pewnie tak. No ja wiem, ja nie odmawiam, ja widziałem gościa, co robił wszystkie Dark Soulsy, Demon's Soulsa, Bloodborne'a i tak dalej. To jest Hob, bardzo fajny streamer. I są tacy ludzie, nie? No ale ja się nie zaliczam do nich, to nie ten level. Ja znam swoje miejsce w szeregu w przeciwieństwie do niektórych osób. Także... tak to wygląda. Ale robię inne porąbane wyzwania. Niektóre równie frustrujące. Przechodzenie Dark Soulsów, wszystkich, na pierwszym levelu, bez dalszego rozwijania oczywiście tej postaci, bez ekwipunku, Bez pierścieni, a mało kto takie coś robią. Bo dużo SL1 jakie się znajdzie na YouTubie, to są z pierścieniami, to są z ułatwieniami, z przedmiotami jednorazowymi. U mnie jest zwykła, czysta gra, bez tarczy nawet. Bez magii, tylko Estus i broń biała. I role. Więc to też jest coś innego, tak sobie myślę. O Boże. Szlakby to! Spróbujemy go jakoś na dystans. Ale to już słuchajcie w kolejnym odcinku, także tym razem bardzo wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, oczywiście zapraszam do subskrybowania. Kolejny odcinek pojawi się jutro o 16:00. Natomiast na streamie będziemy kontynuować od tego momentu za dosłownie 10 sekund. Także zapraszam też na streamy, jeśli chcecie oglądać na bieżąco, link jest w opisie. A tutaj na YouTube zostaje dla potomnych, jako taka powiedzmy po prostu seria. Bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.